Szymon Hołownia, lider Polski 2050, zapytany na antenie Radia Z, czy trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, odpowiedział: tak, jak najszybciej tak, ale wcześniej euro trzeba przyjąć. Skąd u niby chrześcijańskiego polityka, wcześniej dziennikarza, tak zamordystyczny postulat? Czy naprawdę chcemy, żeby rząd czy bank centralny miał wgląd we wszystkie nasze wydatki, a może z czasem i pozwalał nam, bądź nie, wydawać nasze pieniądze tak jak chcemy? Co ciekawe, dokładnie taka zapowiedź znajduje się w Biblii, gdzie przy opisie czasów ostatecznych pokazana jest zupełna kontrola nad kupowaniem i sprzedawaniem towarów. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam również. Już po raz trzeci dzisiaj. A ja po raz drugi. Szymon Hołownia, taki chrześcijański bardzo dziennikarz, teraz polityk. Jeszcze nie w Sejmie, ale w wyborach prezydenckich 13,87%. Z tym chrześcijaństwem to od razu zgrzytam zębami. No ale twój były przyjaciel, czy nie wiem, jaki status teraz byś określił, Jacek Bury, senator, też przecież kiedyś chrześcijanin, dzisiaj chyba agnostyk, też u niego w partii. Tam on się waha, raz jest agnostykiem, raz ateistą, ale pochwala czytanie Biblii, Jacek no więc, Bury. Mówi, zobaczmy, że to jednak mu zostało. Szymon Hołownia na antenie Radia Z u redaktora Rymanowskiego zapytany właśnie o pieniądz cyfrowy, złotówkę, gotówkę. Zobaczmy, co odpowiada. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Szymon Hołownia... Ale wcześniej euro trzeba przyjąć. Szymon Hołownia jest gościem Radia Z. Tak, jak najszybciej tak, czyli jak najszybciej to jest, chcemy mieć pieniądz tylko cyfrowy, żadnych tutaj złotówek, gotówek, no bo potem jeszcze mówi, że euro, na początek trzeba najpierw euro wprowadzić, a potem i chce najpierw gotówkę. Likwidacji złotówki, a potem likwidacji gotówki. Co jest takiego złego w tym, na początku, no bo tam w złotówce to jeszcze tam rozumiem teraz tych wszystkich, którzy tam śmieją się z tego Glapińskiego i widzą inflację, że nie wiem, że niby z euro byłoby lepiej, w co wątpię, ale możemy w to później wejść. Co jest złego w pieniądzu zwykłym w gotówce? Dlaczego tak nie chcą ci politycy, żeby najpierw ludzie tacy zwykli mieli tą gotówkę i mogli sobie te złotówki tam gdzieś wydawać po sklepach? Najpierw, jeśli pozwolisz, odpowiem na pytanie, dlaczego Hołownia w ten temat wchodzi, nie? No bo został zapytany, tak? Oczywiście mógł odpowiedzieć jakoś tam, że tak powiem, rozważyć, tak? I tak dalej, takie pierdolenie, jak to się mówi, a on tak ostro, jasno mówi, że likwidować złotówkę, likwidować gotówkę. Dlaczego? Nie? Myślę, że wchodzimy w rok wyborczy, że teraz już, że tak powiem, ten pistolet startowy został odpalony, już wszyscy tu lecą za jakimś poszerzaniem elektoratu czy umacnianiem swojego. Mówiliśmy o tych zabawach sylwestrowych, zabawach z opaską, zabawach z takim niezgadzaniem się z Kościołem, to mówiliśmy o 13:00 przez takich czołowych luminarzy PiSu. No a teraz też oczywiście gdzieś tam po kawałek tego tortu wpada Hołownia. I jaki to jest kawałek tortu? Nie? To jest bardzo ciekawe, bo on tu, mówiąc tak otwartym tekstem, że nie chce złotówki i nie chce gotówki, idzie w kierunku takiego chyba dość młodego lub takich playboyi podstarzałych, powiedzmy, którzy bardzo się jarają nowinkami technicznymi. I to jest dość znaczna część społeczeństwa, szczególnie w młodym wieku. Tam też przecież cały ten propaganda konsumpcjonizmu, te wszystkie gadżety, takie, można powiedzieć, technologiczne, logiczne, najnowsze, to właśnie są do tego targetu adresowane. No tak, ludzie. Ja na przykład jak idę do Żabki, to już teraz się czuję jak dinozaur czasami, bo jak tam jestem w okolicach pracy na wydziale, no to jak ja wyciągam portfel, patrzę tam wcześniej w kolejce, wszyscy to już nawet nie kartą płacą,
tylko telefonami jakoś tam. No to właśnie władca. Nikt tam właśnie, portfela nie wyciąga. Właśnie o tym mówię, że tu jest ewidentny taki ukłon do tego elektoratu i Hołownia, no, gdzie tam już nie walczy o ten elektorat taki, który jest przywiązany do złotówki, czy w ogóle do samego pieniądza papierowego, do gotówki tak zwanej, nie? Tylko już idzie tak wprost. Prawdopodobnie to oznacza no, słabe dosyć szanse tej partii, jeśli on no tak, że tak powiem, skamle o ten elektorat. No też wybory prezydenckie też pokazały, że niemal nie wiadomo jakiej siły tam przecież wcześniej. Niewielkie poparcie. Tak, tam się mówiło, że będzie nawet drugi przez jakiś czas, tam udawali 25-30%, no skończył tam te 14% niecałe, czyli taki więcej wynik Palikota. Kukiz, no nawet chyba Kukiz miał więcej. Około 20, 18 jakoś. Tak, jakoś 18 dużo. A teraz wracając do twojego pytania, dlaczego to jest takie groźne? No, nawet jak ktoś pamięta, to do mojego pokolenia czterech pancernych. Nie? No to ja tam, też pamiętam. No tam było takie coś jak Machnion. Nie? No, była Rosja sowiecka, a gdzieś ten handel w jakiś sposób, wymiana towarowa, handlowa, gdzieś kwitły. Nie? Pomimo komuny, bo to się dzieje w Rosji sowieckiej, a jednak nawet Sowieci nie, przynajmniej barterowej, czyli towar za towar, nie zlikwidowali wymiany handlowej, no i nie zlikwidowali gotówki. Ona tam guzik już była warta, później te inflacje, wymiana pieniądza, no to różne tam rzeczy, no ale zawsze był ten jakiś pieniądz, można było złotym pieniądzem płacić, jak ktoś jeszcze miał tam z czasów carskich coś i tak dalej, nie? Kiedy byśmy zrezygnowali z gotówki i zmonopolizowali, można powiedzieć, wymianę towarów, no to człowiek, żeby nie umrzeć, musi się podłączyć do systemu. Ale to dalej może robić jakieś barterowo. No właśnie nie, jeśli zmonopolizujemy rynek towarów, to jest szerszy temat, w to nie wchodźmy, ale to się da i nad tym też się pracuje przy produkcji. O tym on nie mówił, on mówi tylko o likwidacji gotówki na razie. Tak, ale ja pokazuję, dlaczego to jest niebezpieczne i to pokazuje w szerszym kontekście. Jeśli nie będzie możliwa wymiana barterowa i to się, mówię, da zrobić, bo człowiek dzisiaj będąc tylko, kiedyś to każdy w swoim gospodarstwie mógł sobie wszystko wyprodukować, od tam jakichś łapci, po jakieś drewniane narzędzia, wiecie, opał i tak dalej, to wszystko... A teraz nie ma co wymieniać, musiałby wymienić coś, co wcześniej kupił, tak? Dokładnie, nie ma, bo wszyscy są tylko elementem jakichś wielkich łańcuchów produkcyjnych, także nikt sam niczego już nie wyprodukuje, nie? Stąd nie będzie miał czego wymieniać, no. Dlatego mówię, że to jest, w tym kontekście trzeba zobaczyć i ja tu sobie otwieram Biblię. Naprawdę, to niewielki wysiłek. Otwórzcie sobie Biblię teraz czy później, 13 rozdział Księgi Apokalipsy, tam jest opisany rząd światowy, który można powiedzieć ogarnie cały świat przy współdziałaniu kościoła takiego zdradzającego Chrystusa z siedzibą w Rzymie, w mieście na siedmiu wzgórzach, o tym 17 rozdział, a z 13 rozdziału jest część ekonomii, a raczej zamordyzmu ekonomicznego. Tam ten rząd światowy, 16 werset z 13 rozdziału, on też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, zobaczcie, wszyscy, tu już nie ma. Nie ma tam jakichś kast tego. Wszyscy urawniłowka otrzymają znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Przypominam, że to jest pisane 2000 lat temu, nie? Kiedy jeszcze o tych zdobyczach technologii nikt nie miał zielonego pojęcia z ludzi, a jest mowa o znamieniu na ręku lub na czole i dalej, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia. To jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. No ty jako matematyk, też na informatyce tam masz zajęcia, no to zobacz. Biblia mówi, że będzie znamie związane z liczbą. No to się chip nazywa. To dzisiaj byście każdy młody już powinien zajarzyć. To jest mowa o chipie. I zobaczcie, że dzisiaj już ta technologia jest dostępna. Już coraz więcej ludzi, na razie dobrowolnie, testuje to, ten wynalazek, a Biblia mówi, że w pewnym momencie rządzący zobaczą potencjał kontroli, jaki tkwi właśnie w tym bezgotówkowym nadzorze nad kupowaniem i sprzedawaniem, czyli na tą podstawową działalnością człowieka w sferze relacji społecznych. Jeśli przejdziemy na system bezgotówkowy, położymy na tym łapę. Zaraz wcześniej jest mowa o zdobyczach propagandy,
że będzie można jednocześnie śledzić obraz na całym świecie. I zobaczcie, dzisiaj to, co się dzieje w sieci 5G, w kamerach, nie? Zobaczcie, że liderem tego są komunistyczne Chiny. Bardzo bogate państwo i gdzie ono inwestuje? Właśnie w kontrolę nad człowiekiem, w kontrolę wszystkich swoich obywateli. Nie już, że teraz jakichś tam będziemy opozycjonistów ścigać, czy jakichś kułaków będziemy, teraz wszystkich. I zobaczcie, obraz biblijny się tu sprawdza. I o ile ja rozumiem te wyścigi o elektorat, o tyle ostrzegłbym wszystkich chrześcijan. Bo rzeczywiście towarzysz Hołownia został wylansowany przez jakieś tam TVN Religia, zdaje się. Stąd ty go nazywasz chrześcijaninem. Ja tu się... No mówię, nie wiem, nie? Raczej to, co on robi, jest antychrześcijańskie, antyboże. Ale wielu chrześcijan się na to zdało, właśnie chyba złapało. To, o tym chcę powiedzieć. To jest ostrzeżenie. Zobaczcie, teraz jak gdyby majtasy spadły. Teraz widzimy gołą Hołownię. Nie? I powinniście wyciągnąć wnioski. Mówię do protestantów. Nie głosujcie na tego człowieka. On opowiedział się w sposób oczywisty za scenariuszem apokaliptycznym, za totalną kontrolą państwa. To jest wróg wolności. Czyli ani wolnościowcy, ani chrześcijanie nie powinni nawet pomyśleć o głosowaniu na, tu już cytuję innego takiego też wykreowanego męża staniku naszego, nawet nie pomyśl, nie? A do Jacka Burego, do senatora, który kiedyś deklarował się jako chrześcijanin i dzisiaj też no, zaleca ludziom czytanie Biblii. Jacku, zmień płytę, przepraszam, zmień partię. No, możemy zapytać, dlaczego, skąd taki postulat Hołowni, no tak jak mówimy, dziennikarz jakiś, chociaż tam ostatnio jest dużo jakichś znaków zapytania, jeśli chodzi o finansowanie jego partii, tam się mówi dużo o służbach, no bo ten postulat... Platforma też przecież chyba w Raciborzu czy gdzieś. Czy on chce tylko tak przebić? Tam samorząd z Platformy, no bo Platforma, jego spotkania finansowe. Wszyscy tam z opozycji, powiedzmy, no to oni są, żeby euro jak najszybciej, to tam wiadomo. Mhm. Czy on po prostu tak chce być jeszcze, nie wiem, najnowocześniejszy od nich? Myślisz, tak, że to tak. Po prostu... On widzi, że no, ogromna dynamika zmian w młodym pokoleniu następuje, że właśnie młode pokolenie rezygnuje z wolności na rzecz konsumpcji, że nowe technologie, no to się tamtym ludzie, część ludzi rajcuje, chociaż myślę, że już mamy za sobą kulminację tego, że już część młodych ludzi zaczyna myśleć, zaraz, czy to ciągłe siedzenie w smartfonie, czy nie okrada mnie z wolności i prywatności, że wszystko praktycznie śledzi. Ja tutaj całe swoje życie, że tak powiem, bebechy że wywalam, co jadłem, z kim się spotkałem i tak dalej, a przecież on jeszcze wystarczy powiedzieć tam, a kupiłbym se kosiarkę, to zaraz za pół godziny dostajesz reklamę a kosiarki. Właśnie tak mi przyszło, bo jak ci, no, wiadomo, młodzi ludzie często korzystają z jakichś powiedzmy substancji nielegalnych czy tam półlegalnych. Jak nie będzie tej gotówki, to jak oni będą za to płacić? Coś, jeśli chcesz Hołowni elektorat do myślenia. Tak do głowy, no bo problem, bo że ogólnie ten, no, ktoś ten, powie, jak ktoś jest uczciwy, to się nie ma co wstydzić swojego wydawania pieniędzy, no ale to, co na przykład działo się w Kanadzie, rząd może położyć łapę na tych pieniądzach. Właśnie, na przykład będziesz chciał wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Nie chodzi o to, że sobie nie będziesz tam mógł chleba kupić, nie? Chociaż można sobie wyobrazić takie sytuacje, że będą w jakiś sposób szantaże i naciski. Jest taki film jak Złodziej w nocy, właśnie taka wizja jeszcze z lat 70. Księgi Apokalipsy i tam jest sytuacja, że matka z chorym dzieckiem malutkim takim idzie do apteki i mówi najpierw znamie, później lek. Najpierw znamie, potem lek. Nie? Także sprawa rzeczywiście może być poważna, ale widać, że już dzisiaj państwa, i to nie tylko komunistyczne Chiny, ale tak jak powiedziałeś, też przecież niby w państwie wolnościowo tam kapitalistycznym, choć tej wolności tam naprawdę już coraz mniej, kiedy tam był ten strajk Kanada, strajk tych ciężarówek i tak dalej, ludzie chcieli wpłacać pieniądze, no to spotkali się z blokadą. Ale też jakoś tym kierowcom tam coś podobno i ubezpieczenia tam coś no blokowali, właśnie, konta blokowali.
No właśnie, nie? Przecież my też doświadczyliśmy tego. Tu Państwowy Bank, czyli nadzorowany przez rząd PiSu, też nam zablokował z dnia na dzień konto. Przez tydzień nie mogliśmy funkcjonować w tym zakresie. No po tygodniu nam odwiesił, ale nie przeprosił jeszcze do dziś, nie? No czekamy, no tam zobaczymy, może coś im tam przyjdzie do głowy, że jednak za takie czyny trzeba przepraszać. No zobaczymy. W każdym bądź razie pokazuje, że to będzie totalna kontrola nad każdą sferą twojego życia. Już nie tylko, że będą ci reklamę kosiarki, czy patrzeć, co ty kupujesz i będą ci, że tak powiem, na bazie tego dawać, że tak powiem, jakieś tam no, bonusy, czy reklamy i tak dalej, tylko będą, tego ci nie wolno. Tych nie możesz wspierać. Tego nie możesz kupić. Albo nie możesz tyle, będziesz chciał zapasy ślad zrobić. Węglowy byś miał za dużo. No, no właśnie. Daj ekologom to narzędzie. No. Ty za dużo kiełbasy zjadłeś. Albo za dużo se awokado kupiłeś. Za dużo paliwa wypaliłeś. Drzewo se kupiłeś do kominka, a przecież nie wolno palić w kominku. No to jak? No, chcecie takiej kontroli? Widać to jest Orwell. Też po dostępie do naszych kont. Kiedyś dużo trudniej było władzy uzyskać pozwolenie na dostęp do konta. A teraz ma tak. Teraz tam już chyba nawet prokurator jakoś tam nie musi czyli za bardzo wydawać. Widać, że tu PiS nie jest lepszy, nie? PiS robi to, że tak powiem, realnie. A Hołownia chce się wybić na szpicę i troszeczkę od PiSu, czy tam od Platformy, tego elektoratu takiego, który myśli tylko o wygodzie, o technologiach, mówi, co mi tam wartości, co mi tam wolność, będę się mógł napić, nachrać, a se tylko tu będę miał takiego chipka i wszystko będzie. I jeszcze do tego państwo mi będzie tam co miesiąc dolewać, bo będzie pensja tak zwana socjalna, ja nie będę musiał nic robić. Przecież takie eksperymenty są. Hołownia powinien też poprzeć może te eksperymenty. Jeśli zlikwidować gotówkę, to może zlikwidować pracę i płacę, tylko każdemu rozdawać pieniądze, każdemu się należy. Towarzyszu Hołownia, taki postulat na plakaty. Może wygracie wybory. A co z tym euro? No bo to też jest mocny w ostatnim czasie postulat. Chorwacja weszła teraz do strefy euro, do Schengen też chyba. Ale już płaczą. Stycznia, bo im tam słabo przeliczali, no ale ludzie się śmieją. Wiadomo, Glapiński, jak on tam się kompromituje za każdym razem, to wszyscy wiemy, na jak euro, no to jacyś tacy porządni Niemcy by nam tutaj tą walutę doglądali. No mamy euro tu u naszych sąsiadów, u Słowaków i Litwinów, nie? Niedawno sobie tam powprowadzali. Znaczy, no Słowacy to już jakiś czas temu. No tak, ale mówię, że no i co tam, czy jakiś boom gospodarczy nastąpił? Czy znaczy przestali do nas przyjeżdżać? Czy przestali do nas przyjeżdżać, kupować? Nie, no, to właśnie. No właśnie. Oni zaczęli przyjeżdżać do nas, a my przestaliśmy chyba do nich. No właśnie, no już teraz pojechać, gdzie tak, że tak powiem, turystycznie w Tatry Słowackie jest trudniej, nie? I drożej niż w Polsce. No to właśnie zobaczymy, jak będzie, bo do tej pory Chorwacja była tania. Tam naprawdę za niewielkie pieniądze można było spędzić w wspaniałym miejscu urlop, z czego też korzystałem ze swoją rodziną wielokrotnie. Z różnych względów, także też takich sentymentalnych, ale to nie o to dzisiaj chodzi. No ten sezon pokaże, czy oni, żeby, że tak powiem, przeżyć, będą musieli w euro zwiększyć ceny, czyli staną się mniej konkurencyjni, nie? To jest pierwszy efekt, a po drugie, już naród traci kontrolę nad swoją walutą, czyli nad gospodarką. Bo wcześniej no to tam można było, na przykład chcieli, żeby był większy eksport, nie? No to tańsza waluta wtedy się opłaca. Chcieli zatrzymywać jakoś eksport i tak dalej. No to mogli sterować kursem, czy, że tak powiem, wartość pracy tego narodu mierzyła się tam tymi, bo mówię, czy kurs ręcznie sterowany, czy rynkowo, no to w zależności od tego był jakiś wpływ. A teraz, no to Niemcy zdecydują. No bank centralny obsadzony przez Niemcy no decyduje praktycznie o gospodarce i to już jest powiedzmy takie no zwasalizowanie swojej gospodarki z gospodarką niemiecką. No ktoś może powiedzieć, że no lepiej zwasalizować z Niemcami niż z Ruskimi. No to ja się z tym zgadzam, ale no może by jeszcze pomyśleć o wolnej Polsce. No już coraz mniej tych krajów unijnych jest poza strefą
euro, to tam już takich większych... No ale zobaczcie, że Wielka Brytania nie tylko nie weszła do strefy euro, obroniła swojego funta i funt całkiem dobrze stoi, ale i wyszła z Unii. Także no, nie można tak powiedzieć, że wszystkie kraje idą w tym owczym pędzie do likwidacji państw narodowych i budowania tej niemieckiej federalnej Europy. I niedługo to ci powiedzą, że to Węgrzy tylko zostali, no jeszcze Czesi, to jest też ślubny przypadek, tam oni mają swoją... A ja podaję przykład Brytyjczyków i co? I co mi zrobisz? Jeden z najmądrzejszych, największych narodów Europy. Przecież Szwajcarzy, no, nie są w Unii, ale... Nad Imperium Brytyjskim słońce nie zachodziło. I do dzisiaj jeszcze tam nie zachodzi w wielu miejscach. Także Brytyjczycy no, w ten sposób się zachowali i jakoś żyją. Także tym akcentem zakończymy dzisiejszy program. Szymon Hołownia no, za dobrze się nie zapisał. No, na zasadzie takiego, że wiecie, w każdej sytuacji, nawet jak człowiek się w jakiś sposób kamufluje, to od czasu do czasu prawda wyjdzie na jaw, czyli szydło wyszło z worka. Myślisz, że to mu przysporzy wyborców, czy odejmie, że to jest jednak zbyt jakiś taki radykalny postulat, jednak każdy Polak gdzieś tam stara się kombinować i woli mieć jednak te parę złotych gdzieś tam do wydania. Żeby myślę, że mu nie przysporzy, a mi najbardziej zależy na tych wyborcach, którzy no, swoje życie dali Jezusowi Chrystusowi, żeby nie dali się zwieść takim nowotworom. Także tym akcentem kończymy. Dziękujemy wam za uwagę. Widzimy się jutro o godzinie 13:00. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Dziękuję tobie i państwu. Dziękujemy i do zobaczenia.